Siemaneczko, witam wszystkich. Wiele osób już właśnie mnie prosiło o recenzję, o filmik. Nerki od Baribala, jest to nowsza wersja, 2020 rok. Usprawniona niż poprzednie. No i co mogę powiedzieć? Użytkuję już ją około 3 tygodni jakoś. Podejrzewam właśnie, że coś koło tego będzie. I myślę, że już coś mogę na ten temat się wypowiedzieć, o jej wykonaniu, pojemności, plusy, minusy, jakie posiada oczywiście. No to zobaczycie resztę we filmiku. Trochę się rozpadało, no to schowałem się pod drzewem, bo pogoda dzisiaj jest taka w kratkę, raz pada, raz nie pada. No ale jakoś trzeba sobie radzić, a że jestem w terenie, to akurat przeprowadzę właśnie recenzję nerki. No to zapraszam Was do oglądania. Dobrze, na samym wstępie zaczniemy od omówienia zewnętrznej części nerki. Pierwsze to zaczniemy od rzepów. Mamy tutaj trzy pasy rzepu miękkiego, przeszytego. Są pasy bodajże 2 cm, 3. Zewnętrzne części są luźno, czyli przelotowe, że możemy jakiś trok przez to przełożyć i przytroczyć najróżniejszy ekwipunek, no ale ja na chwilę obecną przenoszę mój skórzany rzep Bushcraft Poland. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z grupy. Mamy tutaj dodatkowo takie dulki na krzesiwo, że możemy do tego dopiąć krzesiwo, no ale nie tylko, jakiś karabinczyk, S-spinner i cokolwiek, co będziemy chcieli mieć pod ręką, żeby szybko wyciągnąć, będziemy mogli bez problemu po prostu skorzystać, sięgnąć, mieć to pod ręką i te dulki właśnie nam w tym pomogą. Dalej co? Zrobię może zbliżenie, żebyście widzieli i przejdziemy do omówienia takich właśnie fajnych gum naciągowych. Bardzo mi się spodobało w tej nerce, naprawdę super, ale zrobię zbliżenie. No to tak, tu mamy właśnie te gumy naciągowe, że możemy przytroczyć najróżniejszy ekwipunek. Mamy po bokach i od spodu. Ja uwierzcie, ostatnio jak wybrałem się nad jezioro, przewoziłem, fajnie tą nerkę rozbudowałem, naprawdę wybrałem się na rowery. Tu miałem mały ręcznik kąpielowy, zaznaczam mały, nie jakiś wielki, czy nie wiadomo kto co pomyśli. Tu możemy przenosić ładnie zwiniętą arafatkę. No ale i nie tylko, najróżniejsze rzeczy myślę, że się tu zmieszczą i podczas wędrówki, kiedy będziemy już gdzieś się wybierać, to znajdziecie zastosowanie właśnie do tych gum naciągowych. Tyle na razie mi wpadło do głowy, arafatka, ręcznik, no cokolwiek. Dodatkowo mamy tutaj takie, jakby to powiedzieć, mocowania. Po prostu możemy ją przytroczyć luźno do plecaka, zrobić nawet z tego torebkę. Takie tu są plastiki. Dobra, zaczniemy od omówienia przedniej kieszeni zasuwanej na zamek błyskawiczny. Tu akurat aktualnie przewożę moje klucze, w środku znajduje się takie gumy, gdzie możemy fajnie nasz ekwipunek zorganizować, ułożyć, żeby po prostu było wszystko w jednym miejscu. Zrobię później dokładne zbliżenie z kamery, wam pokażę po kolei wszystko, jak jest właśnie ta nerka wykonana. No ale jak wspomniałem, mamy tutaj jedną kieszeń, z tyłu znajdują się molki. Możemy najróżniejsze rzeczy do tego przytroczyć. W panelu konfiguracji na stronie Baribala możecie fajnie sobie tą nerkę rozbudować, wybrać w najróżniejszych kolorach. Możemy tutaj doczepić troki, czy po prostu przytroczyć ją do plecaka. No ale nie tylko, mają wiele wariantów, opcji. Musicie zobaczyć, wejdźcie, zapraszam. Link będzie pod filmem na stronę Baribala i tam możecie zobaczyć. Ale dodatkowo znajduje się jeszcze tutaj kieszeń. Ja po prostu przewoziłem tutaj maseczkę, ale aktualnie jej nie mam. No i co do systemu jeszcze nośnego, gdzie przenoszę po prostu tą nerkę, jest naprawdę wygodny. Mamy tutaj
takie molki, też możemy coś dotroczyć. Ja akurat nic tu nie mam podpiętego. Taśma jest naprawdę wykonana z dobrego materiału. Nie będzie się tak mechlolić jak w niektórych nerkach, że po jakimś użytkowaniu ten kolor po prostu blaknie. Traci po prostu kolor, się mechloli, ale tu widać, że ten materiał jest solidny, naprawdę jest solidny. I co, to by było właśnie na tyle, co znajduje się z zewnętrznej strony. Aha, i mam jeszcze oczywiście logo Baribala. Przejdę do omówienia wnętrza i wyposażenia mojej nerki. No to tak, w środku wstępnie Wam pokażę moje EDC, które przenoszę na co dzień, ale one naprawdę się zmienia. Czasami kombinuję, robię sobie różne rzeczy, dodaję, no raz w miesiącu na pewno coś się w moim EDC zmienia. A ja jestem graciarzem, lubię dużo rzeczy przenosić, no ale jest naprawdę, jeśli chodzi o pojemność, no jest mega pojemna. Fajnie możemy ją rozbudować i dla osób, które dużo targają po kieszeniach czy cokolwiek, no to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Dodatkowo mamy fajne taśmy, właśnie takie te elastyczne taśmy, by posegregować i ułożyć w ładzie porządku nasz ekwipunek, żeby nie latał, nie tarzał się po tej nerce. Tu mam telefon, portfel, nożyk, żel do dezynfekcji, gaz pieprzowy, latarkę, bilonówkę, zapałki zwykłe i figurkę Pana Jezusa, gdzie kupiłem właśnie ostatnio w Bieszczadach. No i to by było w sumie na tyle, ale jeszcze dodatkowo klucze. Tu mam Mario Brosa. Jeśli chodzi o pojemność, no... Aha, jeszcze co? Tu mamy od dołu samego, jak widzicie, dwa takie okucia i najprawdopodobniej wydaje mi się, że Baribal pomyślał i zrobił po prostu wentylację nerki. Wentylację i przewiew, żeby ta cała zebrana wilgoć w nerce, no wiadomo, jak będziemy w terenie, w trudnych warunkach, to tymi właśnie okuciami będzie wylatywała, będzie przewiew, nie będzie się gromadziła woda albo będzie po prostu odpływała woda, jak będziemy gdzieś w terenie, nabierzemy wody czy cokolwiek. No to mi, powiem Wam, się bardzo właśnie podoba, taka wentylacja. Niektórych producentów tego brakowało. Jeśli chodzi o szwy, o jakość materiału, naprawdę są porządnie zrobione, nie mam żadnych zastrzeżeń. Użytkuję już ją około 3 tygodni. Świetnie, naprawdę mi się świetnie przynosi, to gdzie moja nerka już na dłuższy czas. Wykonana jest z kordury, jak wiadomo, z pancernego, super wytrzymałego materiału, odpornego na przetarcia, na wyblaknięcia, na utratę koloru i nie tylko. No ale wiadomo, nic nie jest wieczne, i zależy, jak to będzie to użytkować. Ktoś będzie chciał na siłę ją zniszczyć, to wiadomo, że ją zniszczy. Trzeba wszystko użytkować z głową zawsze, a nie utrudniać sobie życie. No dobra, robię zbliżenie, wezmę kamerę, pokażę Wam, jak ona jest wykonana i przejdziemy do podsumowania w sumie. No dobrze. Jak już wspomniałem, mamy tutaj taśmy. W środku mamy kieszeń. I tu właśnie, nie wiem czy gdzie widać, znajdują się te taśmy. O. Tutaj możemy fajnie nasz ekwipunek zorganizować. Pokażę Wam środek tej nerki. Bo tu środek robi wrażenie. O, dwie takie siatki. Tu mamy kieszeń zewnętrznej. Z zewnętrznych stron mamy takie kieszenie, gdzie całą dłoń mogę włożyć. To samo tu. No i dodatkowo, a, może ją trochę wywrócę. Mamy te taśmy, gdzie możemy fajnie nasz ekwipunek w niej ułożyć. Zrobię zbliżenie. O, dobrze. Mamy właśnie te taśmy, że możemy nasz
cały ekwipunek włożyć, posegregować, żeby nie latał po nerce, tylko żeby leżał w jednym miejscu. I używam, naprawdę tego używam. Fajnie już ją, tą nerkę sobie rozbudowałem po swojemu. I coraz więcej właśnie znajduję zastosowanie w tej nerce po 3 tygodniach użytkowania. No mogę tyle powiedzieć właśnie. Tu mam akurat po tej stronie gaz, nóż przenoszę, latarkę i fajnie leży wszystko w miejscu. Te gumy, jeśli chodzi o właśnie, to robią robotę. Tu mamy te taśmy Mola, ale w wariancie właśnie, jak wspomniałem, na stronie Baribala możemy rozbudować, dołożyć po prostu troki, żeby przytroczyć i ją do plecaka. Jeśli o środek chodzi, no to zobaczcie sami, czekajcie. Jeśli chodzi o środek, to zobaczcie sami. Naprawdę jest pojemna. Ale wam pokażę jeszcze, jak się przy pasie prezentuje. Zaraz ją zapnę i zobaczycie. I zobaczcie, moi drodzy, tak się nereczka prezentuje. Naprawdę mega pakowna, pojemna. Super sprawa. Ja nie lubię po prostu targać wszystko po kieszeniach. Wolę wrzucić wszystko do takiej nerki i mieć w jednym miejscu. Jeśli ktoś by się zdecydował i chciałby takie nerki nabyć, to zapraszam do sklepu Baribal Poland. Link będzie pod filmem. Sami widzieliście, możemy naprawdę tą nerkę rozbudować. Jest bardzo pojemna, no i ja lubię dużo szpeju mieć przy sobie. Niekoniecznie po kieszeniach poupychane tego. I właśnie taka nerka idealne ma zastosowanie. Wszystko mam w nerce ładnie zorganizowane. Leży ułożone. Przenoszę ją, użytkuję ją w sumie już od 3 tygodni i mam nadzieję, że jak najdłużej mi posłuży. Jeśli chodzi, jak już wspomniałem wcześniej, o jakość i jakość wykonania, naprawdę na 5 z plusem. Dobrze, moi drodzy, ja się będę z wami żegnał. Dziękuję wam za uwagę, że obejrzeliście mój film do końca. Zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Na razie, cześć!